Sezonu. Macie taki maraton w sumie, co dwa tygodnie wyścig, nie męczy to? Zdecydowanie męczy. Trzeba przyznać, że już chyba tracę trochę zapał do ścigania się, bo nie mamy nawet chwili na odpoczynek. Odpoczynek to mało tak naprawdę. Nie mamy czasu, żeby zreanimować nasz budżet między wyścigami, a w razie jakiejś awarii, no to zbudować samochód od nowa, no to już w ogóle jest nierealne. Więc jeździmy, znaczy ja jeżdżę kalkulując te całe zawody i trochę liczy się tutaj według mnie taktyka, tak żeby no, nie przykozaczyć gdzieś na jakimś zakręcie i nie zburzyć auta, bo to by było końcem raczej mojej rywalizacji. Jak czujesz się wsiennej na trasie? Nie wiem jeszcze, bo dopiero jestem tu pierwszy raz w życiu, trzeba przyznać. Nigdy wcześniej nie jeździłem, nie byłem nawet oglądać, a w domu obejrzałem z dwa razy onboard. Niestety miałem słabe łącze internetowe i cały czas mnie to cięło. I co? I dopiero dzisiaj sobie pojadę na trasę, zobaczę jakieś punkty charakterystyczne i przeanalizuję dopiero dzisiaj wieczorem onboardy. Wtedy to coś da, a tak to liczę tylko na jutrzejsze treningi tak naprawdę. Ale dam się wie wszystko jak zwykle. Lekko kropi dzisiaj. Deszcz to dla ciebie chyba byłaby dobra wiadomość. No tak jak zawsze podkreślam, że deszcz dla klasy N plus 2000 to jest jak najbardziej na plus, bo wtedy możemy walczyć o wysokie lokaty w generalce i nie ukrywam, mogłoby padać i jutro i pojutrze. Niestety dla kibiców to nie jest fajne, ale na to liczę, sorry. Dzięki. Mm-hmm.
Rafał, za nami zawody w Siennej. Pierwszego dnia wypadek, uszkodzony samochód. Dzisiaj też nie obyło się bez problemów. No wypadek, tak można to nazwać bardziej kolizją niż wypadkiem, bo rzeczywiście szkody i obrażenia mojego samochodu nie były bardzo duże, więc moi chłopcy z wakat serwisu ogarnęli samochód, naprawili to naprawdę bardzo szybko, zajęło im to około 3 godziny, a auto dalej było sprawne i naprawdę wyświęcie mi się nim jechało. Pierwszy podjazd wyścigowy w niedzielę, czas był też bardzo dobry, no i utrzymanie tempa gwarantowało mi pierwszą lokatę. Niestety po wczorajszym dzwonie uległo osłabieniu mocowanie w karoserii naszego auta i niestety dzisiaj na drugim podjeździe po pierwszym kilometrze urwał mi się ten wahacz z mocowania karoserii i miałem straszne problemy, żeby dojechać do góry, ale mimo to zaciąłem zęby, zaciąłem się sam wewnętrznie i cisnąłem do góry, żeby ten czas utrzymać i utrzymać prowadzenie. Niestety, a może stety, bo tak naprawdę cieszę się, że Damian Łata wygrał sobie w końcu pierwszy raz naszą walkę. I cóż, jestem na drugim stopniu podium, także rewelacyjnie. Plan jest taki, jedziemy na Banowce, mam tam dojechać sobie dwa razy po prostu i mogę sobie dać spokój już za Łużem tak naprawdę, bo wtedy mistrzostwo będzie już nasze. A może w Załużu jakiś podrasowany troszkę samochód? Tak, już rozmowy trwają, rozmawiałem z Igorem Widłakiem, moim kolegą teamowym. Prawdopodobnie podmienimy się na auta, na Załóż. Ja pojadę jego Openem, tylko już wtedy będzie on mocniejszy zdecydowanie. Teraz jest jeszcze na seryjnej turbinie, Igor się wiadomo uczy dopiero. A on pojedzie moją N-ką, więc taka zamiana będzie chyba jak najbardziej na miejscu. Dzięki. Dzięki. Najszybszy w grupie N, miejsce drugie, Rafał Grzesiński i trzecie, Waldemar Kluza. Najszybszych zawodników w grupie E.